Słuchaj, jeszcze pamiętam twój film Wojna polsko-ruska z Borysem Szycem. I tam to nie jest... jakoś specjalną masz pamięć, bo to był jeden z moich ostatnich filmów. No i bardzo dobrze, myślałam, ale... Myślałam, że powiesz Spis cudzołożnic, kurczę, sprzed 10 lat, no ale już nie, trudno, no, dobrze. Aż wiesz, no. Nie jestem taki no, stary, no, chciałam powiedzieć, ale okej. Tak, tak, bo ja grałam ale... jako 5-letnie dziecko, dobrze, no. Ale wiesz co, nie mogę zapomnieć tej braworowej sceny, kiedy ty się na nim tak wyżywałaś i szukałaś tam... Koksu. No, no. Jak to zagrałaś? Kurczę, no jeżeli pamiętasz, to chyba dobrze, nie? Nie wiem, co chcesz wiedzieć. Ale wiesz, jakieś były specjalne przygotowania pod tym względem? Jeju, no oczywiście, że tak. No są próby zawsze w filmie, potem się kręci, potem się drugi raz kręci, potem trzeci raz kręci, czwarty raz kręci, piąty raz kręci. Aż do skutku? No tak, no. Jak ci się pracowało z Szycem? Ale my jesteśmy na złotych kaczkach, zwariowałeś? Co ty mnie wypytujesz? Ja wszystkim strasznie gratuluję, którzy dostali złote kaczki. No i bardzo dobrze, ale to jest no, film z poprzedniego sezonu też. Tak. Dostał bardzo, złote bardzo dobrze mi się pracowało z Borysem. Jest super utalentowanym człowiekiem, który jest bardzo pracowity i jest super kontaktowym i partnerującą osobą, więc... Zrobi karierę w Hollywood? Oj, życzę mu tego, absolutnie. A ja życzę tobie kariery w Hollywood. Proszę? Ja życzę tobie kariery w Hollywood. O, dziękuję ci bardzo. Taka utalentowana aktorka. A, nie wybieram się. Dziękuję ci bardzo. Nie, no ja wiem, że ty wolisz raczej polskie podwórko. No tak, tak, no wiesz, no to trzeba rzeczywiście mieć ogromne szczęście, ale myślę, że Borysowi może się udać, absolutnie. A jakie twoje plany na najbliższą przyszłość? Filmowe może? Właśnie w tym momencie idę na bankiet. Cześć!